wreszcie szczęśliwie doszliśmy do końca tułowia. Teraz zabieramy się za robienie nóg. Jak widzicie, bioderka nam się tutaj odrobinę zwężają. Ja już włożyłam do środka troszkę wypełnienia, żeby już widzieć, jak nam się ten brzuszek będzie układał. Jak zabrać się za nogi? Przede wszystkim składamy sobie ten tułów na pół, tak żeby przód był przed nami. Będziemy sobie musieli odmierzyć 14 oczek z jednej i z drugiej strony i spiąć to razem znacznikami, tak? Przód z tyłem. Spróbujemy to zrobić na razie na oko, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Patrzcie, oko córki ślusarza mamy. To samo zrobimy z drugiej strony i od razu Wam powiem, że pomiędzy jedną nogą a drugą powinno być 6 oczek z przodu i 6 oczek z tyłu. Także sobie policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W siódmym oczku będzie nasz znacznik. Teraz jedziemy. 14 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu jest 14 oczko. I tu też powinno 6 oczek być przerwy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patrzcie, wszystko idealnie nam się zgrało. Poza tym, że... A spiąłam dobrze. Tak. Co teraz będziemy robić? Będziemy przerabiać na okrągło jedną nogę. 14 oczek, 7 rzędów. Zaraz Wam pokażę, jak się za to zabrać. To jest dosyć niewygodny moment, ponieważ musimy połączyć obie części robótki, czyli przód i tył. Czekajcie, bo mi się coś zaplątało. Dobra, mamy. Wbijamy się w to oczko ze znacznikiem. Trochę to jest niewygodne, bo teraz mam dwa znaczniki, jeden obok siebie, ale zaraz się zrobi łatwiej. Pierwsze oczko mamy. Robimy, i teraz przechodzimy bezpośrednio na drugą stronę. Spójrzcie. I wbijamy się w oczko z drugiej strony, oznaczone znacznikiem. Jest to mało wygodny moment, ale jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Tu widzę, że mam źle wpięty znacznik. Niteczka się rozwarstwiła i dlatego jest trudno. Dobra, na razie go wyciągnijmy. O! W ten sposób sobie poradziłam. Drugie oczko. I lecimy dalej już teraz na okrętkę. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste. 14. Wszystko się idealnie zgadza. Musimy wykonać jeszcze na około 6 rzędów po 14 oczek. Spotykamy się na końcu 6 rzędu. Pierwsza łapka w zasadzie skończona. Zrobiłam 7 rzędów po 14 oczek. W 8 rzędzie łapki będziemy redukować. I robimy to w ten sposób, że kolejne pary oczek przerabiamy razem za przednią pętelkę, czyli zmniejszamy ilość oczek o połowę. Pierwszy półsłupek, teraz trzecie oczko z czwartym redukujemy. Drugi półsłupek, piąte i szóste, trzeci półsłupek i tak
ten sposób do końca okrążenia. Jak widzicie, łapka już jest prawie skończona. My sobie, zanim ją ostatecznie zaszyjemy, przełożę sobie jeszcze ten znacznik, żeby mi się to czasem nie spruło. Zanim zaszyjemy ostatecznie tą łapkę, proponuję ją wypchać. Robimy to w ten sposób, że ściągamy to, co jest w brzuszku, do tej łapeczki. Oczywiście w miejsce tego, co włożymy do łapki, musi wejść kolejna porcja wypełnienia. Tak jak Wam mówiłam, jako wypełnienie może posłużyć to, co jest w poduszkach, czyli taki wkład silikonowy, czy jak tam się on nazywa, ale mogą też być pocięte kawałki włóczki, jakieś stare skarpetki pocięte na kawałki, trykotki, jakieś gałganki. Wszystko, co sprawi, że ta maskotka nabierze fajnego kształtu. Tu mi jeden fragment cały czas nie daje spokoju, ja Wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj przez kilka oczek pomyliłam rozmiar szydełka. Miałam dwa szydełka w podobnym kolorze. O pół rozmiaru większe było to szydełko, widzicie? Ten jeden rząd się ciupeńkę różni. Ja już to tak zostawię, ale uczulam na to, że jak robicie jakąś robótkę, starajcie się ją robić jednym szydełkiem. Jeżeli robicie jakieś przerwy w pracy, albo odkładacie robótkę na chwilę, to zapiszcie sobie, które to było szydełko, żeby potem nie było takich niespodzianek. Dobra. My jeszcze sobie tą łapkę za chwilę do końca wypchamy. Pokażę Wam, jak ją zaszyć, żeby nam tutaj to nadzienie ze środka nie uciekło. Odcinamy nitkę, zostawiając trochę dłuższy kawałek, myślę, że około 50 cm. Zanim zaczniemy zszywać, musimy jeszcze to zabezpieczyć, to ostatnie oczko, ten ostatni półsłupek, w ten sposób, że nić przeciągamy i robimy sobie takie oczko ścisłe, powiedzmy, tak nazwijmy. Potrzebna nam będzie igła. Mamy nawleczoną igłę na nitkę i teraz po prostu zacerowujemy tą dziurkę, która nam tutaj została. Ja to robię w ten sposób, że się wbijam w kolejne oczka. Na razie mocno nie dociągam, tylko je sobie łapię. I na koniec ściągnę ten sznureczek. I powinno być po sprawie. Te dźwięki zza ścian nam tutaj dochodzą. Słyszę głosy, ale chyba ze mną jeszcze wszystko w porządku. O, widzicie, jak to zaciągnę, to się ta dziureczka zaczyna zmniejszać. Jeszcze w paru miejscach można sobie to tak przeszyć. To już musicie zrobić generalnie na oko, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się wbijecie, tak żeby to schludnie wyglądało i żebyście mieli pewność, że to napełnienie z łapek nam nie ucieknie. Okay. Myślę, że tak to może zostać. Jeszcze wypełnimy do końca tą nóżkę, bo ona jest jeszcze taka trochę flakowata. Teraz już mogę śmiało tutaj do końca wpychać, bo wiem, że mi nic z tej nogi nie ucieknie. I do brzuszka jeszcze trochę. I teraz Wam pokażę, jak zszyć ten brzuszek. Możecie oczywiście tą nić sobie odciąć i wziąć nową do zszycia brzucha, natomiast ja unikam odcinania nici, bo to trzeba wtedy zabezpieczać, wiązać, kombinować. Spójrzcie, wbijam się w tą nogę i wychodzę w miejscu, gdzie ona się zaczyna. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Czyli w tym pierwszym oczku, w którym zaczynaliśmy nóżkę zszywać. Czasami dłuższa igła jest wygodniejsza, ale poradzimy sobie z tym. Okay. I teraz będziemy łapać przednie i tylne oczko. Musimy sobie to dobrze docisnąć. O, zobaczcie. Wbijam się tutaj. I teraz od tej tylnej strony do przedniej. Od przedniej w kolejnym oczku do tylnego oczka. I tak, aż zszyję sobie łącznie tych 12 oczek, 6 z przodu, 6 z tyłu.
Troszeczkę trzeba tutaj podociągać, żeby się to ładnie ułożyło. Potem, gdyby się okazało, że są jeszcze jakieś prześwity tutaj, zawsze można troszeczkę tą nicią sobie poczarować, żeby nie było tego widać. Po prostu przycerować, jak coś trzeba będzie. Chodzi o to, żeby ostateczny efekt był schludny. No i żeby ten misio w czasie, czy tam króliczek w czasie eksploatacji się nie spruł. Ok. Widzicie? Jest zaszyte. Całkiem nieźle wyszło. Nic sobie owinę na razie w ten sposób, żeby mi się nie plątała. My ją jeszcze prawdopodobnie wykorzystamy do czegoś. A teraz zabierzemy się do zrobienia nogi. I wiecie co? Już wiem, do czego wykorzystamy. Nie będziemy musieli domontowywać tutaj nowej nitki. Skorzystamy z tego, co tu mamy. Zobaczcie. Jak my to zrobimy? W oczko, gdzie mamy znacznik, wbijam szydełko. I wyciągam niteczkę w postaci o takiego oczka. W zasadzie dokładnie w ten sam sposób byśmy domontowali nową nić. No i lecimy. Kolejnych 14 oczek musimy zrobić naokoło. I będziemy robić znowu 7 rzędów po 14 oczek. I spotkamy się, jak skończymy siódmy rząd po 14 oczek. Zrobiliśmy 7 rzędów po 14 oczek. Druga łapka już jest prawie gotowa. Bardzo ważne, pamiętajcie o tym, żeby ją wypchać, zanim zaczniecie redukować, bo potem to będzie bardzo trudne. A tu jest jeszcze akurat taki otworek, że palec powinien się zmieścić. Czasami do wkładania wypełnienia używam nożyczek albo pensety. Można sobie radzić w ten sposób, natomiast zdecydowanie lepiej to zrobić jeszcze, jak mamy taką możliwość i nie trzeba kombinować. Wypełnimy sobie tą nóżkę i zaszyjemy analogicznie jak poprzednią nogę, czyli zredukujemy do 7 oczek, a potem igłą zszyjemy końcóweczkę. Spotkamy się, jak to będzie gotowe. Widzicie, druga łapka jest gotowa. Pokażę Wam jeszcze, co zrobić z nicią, żeby ona nam się tutaj nie rozplątała. Nie możemy ciachnąć w tym miejscu, bo istniałoby ryzyko, że nam się ta noga rozpruje. Wbijam się gdzieś bliziutko miejsca, gdzie ta nić wystaje i przechodzę w dowolne miejsce na skutki. Uważając, żeby nam ta nitka wyszła między oczkami, żeby nie przepływała nitki, bo to będzie źle wyglądało. O, przeciągamy sobie to. I robimy jeszcze raz to samo. Wbijamy się w tym samym miejscu i na przykład przechodzimy na drugą stronę maskotki. Gdzieś między oczkami. Tę niteczkę, która mi została, mogę już w tym momencie uciąć, ale mogę ją sobie też za pomocą szydełka wciągnąć do wnętrza maskotki. To będzie jeszcze dodatkowe wypełnienie. To już macie dowolność. Zależy, ile Wam tej nici zostanie. A żeby nie produkować zbędnych śmieci, to jeszcze nakarmię tego królika tym kawałkiem niteczki, który mi tu został. Słuchajcie, całe ciało w zasadzie już jest gotowe. Co nam zostało do zrobienia? Będziemy musieli zrobić ogonek. Ogonek będziemy robić z pomponika oraz dwie łapki i dwa uszka. Z tym pozostawiam Was do następnego razu. Do zobaczenia.